Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których najwięcej Jego cudów się dokonało, że się nie nawróciły. Biada Tobie, Korozain, biada Tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno w Worze i Popiele by się nawróciły. To też powiadam Wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż Wam. A Ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione, aż do otchłani zejdziesz? Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w Tobie dokonały, zostałyby aż do dnia dzisiejszego. To też powiadam Wam, ziemi sodomskiej będzie lżej w dzień sądu niż Tobie. Słowo, które dzisiaj dostajemy, jest słowem dość przejmującym, ale jest też słowem poważnym, ponieważ pyta o najbardziej poważną rzeczywistość na świecie, ponieważ pyta o miłość. W pierwszym takim odruchu mogą nam się narzucać pewne sugestie co do interpretacji tego tekstu, że idzie o grzech, o brak nawrócenia. W gruncie rzeczy idzie o miłość. To jest zawsze pierwsze pytanie, które trzeba sobie stawiać. W każdym rachunku sumienia, w każdej spowiedzi. Pierwszym pytaniem nie jest pytanie o grzech. Pierwszym pytaniem jest pytanie o miłość. Jezus począł czynić wyrzuty w miastach, gdzie dokonało się najwięcej cudów, że się nie nawróciły. Jest pytanie, które otwiera nam ten fragment. W takim razie, co się dzisiaj dzieje z nami? Kiedy słyszymy to słowo, kiedy przychodzimy na Eucharystię, wiecie, w tych dwóch miastach, Korozain, Betsaida, a potem Kafarnaum, Jezus dokonał najwięcej cudów. Jakoś bardzo utożsamiam się z tym miejscem, Kafarnaum. Kafarnaum mówiono miasto Jezusa. Przeczytajcie sobie Mateusz 9,1. Miasto Jezusa. Betsaida, nie? Dom rybaka. Wiemy, że najwięcej cudów Jezus dokonał w tym miejscu. Można powiedzieć, najwięcej łaski. I ta łaska do niczego ich jakoś nie uruchomiła. Łaska Boga nie szła w parze z jakimś działaniem człowieka. Bóg działa, a my sobie będziemy tu siedzieć, zakładamy ręce, bo nam jest bardzo wygodnie. Bardzo łatwo jest przyzwyczaić się do takiej mentalności, że jest się miastem Jezusa. I tak dostanę łaskę, i tak wielkie cuda się tutaj dokonują. Przyzwyczajenie do łaski. Przepraszam za to stwierdzenie, ale możemy kilogramami spożywać najświętszy sakrament, największy cud świata. I może być tak, że do niczego nas to nie uruchomi. To jest dobre pytanie do rachunku sumienia. Czy
czy to, że spożywam Eucharystię, czy to, że uczestniczę w największym cudzie świata, jakoś mnie uruchomiło, jakoś mnie zmieniło, jakoś mnie nawróciło. Czy Eucharystia nie stała mi się tak zwyczajna, że przestaję doceniać? Bo kiedy chcesz, Bóg jest obecny. I to nie jest jakoś obecny. On jest obecny zawsze dla ciebie. Tutaj naprawdę warto zapytać się o mój stosunek do Eucharystii, moje podejście do Eucharystii. Co to zmienia w moim życiu? Kafarnaum to jest miasto Jezusa, On tam był, On tam uzdrawiał, On tam ich dotykał, On tam ich leczył, troszczył się. Jezus czyni wyrzuty, bo tam najwięcej cudów dokonał. A cud Jezusa jest zawsze demonstracją Jego miłości. Jezus nigdy nie robił cudów dla samych cudów. Czynił cuda, by pobudzić serce człowieka, by skłonić go ku refleksji, by obudzić go miłością, by ostatecznie w człowieku dokonała się taka wewnętrzna przemiana, by człowiek sam udzielił ostatecznej odpowiedzi nawrócenia. Jezus szedł, litował się nad nimi i czynił cuda, ale nigdy dla samych cudów. Wiecie, jest pewne niebezpieczeństwo w życiu duchowym, nie tylko w życiu duchowym, ale także w życiu naszym ludzkim. Przyzwyczaić się do miłości jako do czegoś, co mi się absolutnie należy. Wiecie, miłość to jest taka rzeczywistość, która domaga się odpowiedzi. Miłość, która nie odpowiada, nie jest miłością. Pozwólcie, że to wytłumaczę. Jeżeli mąż kocha swoją żonę, to żeby ta miłość miała szansę rozwoju, to ta żona powinna odpowiedzieć miłością. Wtedy taka miłość jest siłą rzeczywiście niezwykle dynamiczną, siłą niezwykłą, siłą zdolną rodzić. To jest taka miłość, którą opisuje święty Paweł. Nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem, nie pamięta swego. Miłość wymaga odpowiedzi. Jak często spotykamy się z takim nastawieniem, nie? Ja cię kocham, ale z drugiej strony nie ma absolutnie żadnej odpowiedzi, nie? I to na tej zasadzie, że no, kochasz mnie, bo taki jest twój obowiązek. To mi się absolutnie należy. A ja w moim życiu mogę tylko brać od ciebie. Nie muszę niczego dawać. To jest najgorszy obraz miłości, to znaczy to jest egoizm. Kiedy stawiam siebie w centrum i to już nie jest miłość. I to absolutnie nie jest miłość. Mam nadzieję, że rozumiecie, że miłość musi być w pewnej dynamice. Miłość sama z siebie ma wewnętrzną dynamikę. Miłość wydaje owoce, kiedy jest dynamiczna, kiedy odpowiada, kiedy reflektuje. Miłość musi nieustannie rodzić, miłość musi być nieustannie przekazywana. Wiecie, najgorsze w życiu jest wtedy, kiedy ktoś próbuje zatrzymać miłość dla siebie. Nie? Wszystko pod siebie, gromadzić pod siebie, żeby nie dać nikomu nic innego. Może to, co powiem, będzie bardzo mocne, ale to jest morderstwo na miłości. Kiedy otrzymuję miłość, to po to, by zmienić moje myślenie.
Kiedy otrzymuje miłość, to po to, żeby się nawrócić. I tutaj widać bardzo pięknie tę wielką pedagogię Jezusa, który szedł, dawał, rozdawał miłość po to, żeby zmieniali swoje myślenie, żeby stawali się Jego uczniami, żeby czynili jak Jezus. A oni przyzwyczaili się do miłości jako do rzeczywistości, która się im należy. Miłość nigdy nie ustaje, mówi święty Paweł. Otrzymuje po to, żeby dać. Otrzymuje po to, żeby zmienić swoje myślenie. Z myślenia, gdzie ja jestem w centrum, na myślenie, że w miłości najważniejsze nie jest ja, jest najważniejsze Ty. I chcę odpowiedzieć na tę miłość. Ostatecznie sąd będzie polegał, czytamy ostatnie zdanie, że na sądzie będzie lżej Sodomie niż Tobie, Kafarnaum. Będziemy sądzeni nie z grzechów, ale będziemy sądzeni z miłości. Ja nie chcę tutaj popaść w żadną herezję, mówiąc, że nie będziemy sądzeni z grzechów, ale każdy grzech to jest przecież brak miłości. Każdy grzech rodzi się z tego, że ktoś zatrzymuje miłość dla siebie, na sobie, skupia w sobie, nie? Z egoizmu, z egocentryzmu. Miłość trzeba przyjąć i miłość trzeba pomnażać, miłość trzeba rodzić. Miłość jest życiodajna. Prawdziwa miłość jest życiodajna. W przeciwnym razie, kiedy będziemy próbowali skupić miłość na sobie, nie? Kiedy nie będziemy wychodzić poza obrom swojego człowieczeństwa, ta sama miłość może być przyczyną mojego sądu. I to, co może być tak piękne, życiodajne, niezwykłe, stanie się dla mnie czymś niezwykle przykrym. Przepiękne słowo dzisiaj dostajemy. To jest słowo o miłości. Dostajemy od Pana Boga tak wiele, z Jego ręki przyjmujemy. Ile mnie w moim życiu uruchomiło do tego, żeby być Jego uczniem? Ile we mnie dzisiaj jest odpowiedzi na Jezusową miłość? Jak wygląda moje życie chrześcijańskie? To jest najprostszy papier lakmusowy, który przykładamy i mamy wynik, nie? Obraz naszego chrześcijaństwa. To, przed czym przestrzega papież Franciszek tak mocno, hipokryzja, nie? Że stworzymy sobie pewne struktury Kościoła. Struktury Kościoła bez miłości to jest hipokryzja. Struktury Kościoła bez miłości to jest hipokryzja. To jest największa karykatura Kościoła. Miłość od Chrystusa, którą Kościół karmi się codziennie, ma nas wewnętrznie przemieniać. Ma nas wewnętrznie przemieniać, nie? I też nie na tej zasadzie, tu nie chodzi o to, że Kościół jest, wiecie, czasami w nas jest takie myślenie, że no, jak ten człowiek może być w Kościele, skoro on tak bardzo grzeszy? Co on tutaj robi, nie? To jest najlepsze miejsce dla tego człowieka. I pokażcie mi inne lepsze miejsce dla niego. Chrystus nas kocha właśnie wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze grzesznikami. Umarł za nas, kiedy byliśmy grzesznikami. I my jako grzesznicy absolutnie mamy miejsce w Kościele, we wspólnocie. Jeśli byśmy mieli w sercu postawę gorszenia się czyimś grzechem, to znaczy, że niewiele rozumiemy Chrystusa. To znaczy, że niewiele w życiu przerobiliśmy z lekcji Jego miłości na krzyżu. Nie? To jest ta wizja Kościoła otwartego, wychodzącego, przyjmującego. To jest wizja Kościoła, którą pokazuje dzisiaj tak bardzo mocno papież Franciszek.
Hipokryzja polega przede wszystkim na zbudowaniu sobie kościoła bezpiecznego, kościoła w cudzysłowie bez grzechu. Pokażcie mi taki kościół. Pokażcie mi kościół, który nie ma grzechu. Kościół bez ran. Kościół bez ran to nie jest Kościół Chrystusowy. Diabeł się boi ran, bo wie, że w tych ranach mogą dziać się największe cuda. I nasze nawrócenie ma być odpowiedzią na tę miłość, którą dzisiaj otrzymujemy. Nasze nawrócenie może zacząć się tu i teraz, od dzisiaj. Bo Chrystus na nas spojrzał, bo Chrystus przychodzi, bo daje swoje słowo, bo karmi nas Eucharystią. Niech nas to słowo dotyka, a na cały ten dzień wam serca błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.